Zaproszenie jest formą wypowiedzi, w której nadawca zachęca odbiorcę indywidualnego lub zbiorowego do udziału w czymś, np. w spotkaniu, uroczystości czy imprezie. Pomimo tego, że zaproszenie jest krótkie, zawiera sporo niezbędnych informacji, czyli kto zaprasza, kogo zaprasza, na co zaprasza, gdzie, i tutaj dokładnie wskazujemy adres wraz z ulicą i numerem, chyba że chodzi o miejsce powszechnie znane, np. rynek Sandomierza czy Stadion Narodowy, a także kiedy, wskazując datę oraz godzinę rozpoczęcia się imprezy bądź czas jej trwania. Powinniśmy również dwukrotnie zastosować formę zapraszającą. Na początku możemy zamieścić nagłówek o treści zaproszenie oraz zwroty grzecznościowe. Serdecznie zapraszam, chciałabym zaprosić, czy mam zaszczyt zaprosić. Na końcu można napisać: liczę na Twoje przybycie, liczę na Twoją obecność, będę na Was czekała lub Wasze przybycie sprawi mi wiele radości. Zwróć uwagę na wielkie litery w wyrazach, takie jak ty, cię, wy czy wasze. Kiedy zwracamy się bezpośrednio do odbiorcy, zaimki te zapisujemy wielką literą. Jest to wyraz naszego szacunku. Podobnie rzecz będzie się miała w przypadku, gdy zapraszamy na przykład wszystkich mieszkańców miasta. Jest to bezpośredni zwrot do grupy ludzi, więc wszystkie te wyrazy zapiszemy wielką literą. Spójrzmy na kilka przykładów zaproszenia. Według informacji po lewej możesz cały czas kontrolować, czy zaprezentowane zaproszenia zawierają wszystkie niezbędne elementy. Najprostsze zaproszenie na urodziny może być skomponowane tak. U góry nagłówek zaproszenie, poniżej treść. Serdecznie zapraszam Cię, Kasiu, na moje urodziny, które odbędą się 12 sierpnia 2022 roku o godzinie 16 w Śniegowie przy ulicy Złotej 1. Liczę na Twoje przybycie. Podpis Marysia. Zaproszenie na uroczystość, na przykład na ślub, powinno być napisane w nieco poważniejszym stylu. Może wyglądać tak. Ponownie zamieszczamy nagłówek, poniżej treść. Daria Wilowska i Marcin Więcki mają zaszczyt zaprosić Państwa Alicję i Adama Mroźnickich na uroczystość zaślubin, która odbędzie się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radościcach dnia 20 maja 2022 roku o godzinie 14. Bardzo zależy nam na Waszej obecności. Z kolei zaproszenie na imprezę może wyglądać następująco. Zaproszenie. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Dublinek na przedstawienie cyrkowe o tytule Niesamowite zdolności akrobatów. Odbędzie się ono w niedzielę 12 sierpnia 2022 roku o godzinie 12 w namiocie rozłożonym na łące obok stadionu miejskiego. Gwarantujemy wspaniałą rozrywkę. Podpisano: Akrobaci Cyrku Przygoda. Podsumujmy. Zaproszenie to krótka forma wypowiedzi, w której zachęcamy odbiorcę do udziału w czymś. W zaproszeniu powinniśmy zamieścić informacje kto, kogo i na co zaprasza oraz gdzie i kiedy odbędzie się to wydarzenie. Nadawca powinien dwukrotnie zastosować formę zapraszającą, a bezpośrednie zwroty do odbiorcy zapisywać wielką literą. W kolejnym filmie wyjaśnię, jak napisać dedykację. Jeśli podobał Ci się ten film, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.